jest największa inwestycja od niepamiętnych czasów tu w rejonie Inowrocławia. To jest inwestycja, która otwiera tereny dla inwestorów, ale która powoduje, że Inowrocław będzie miastem bardziej bezpiecznym, miastem przyjemnym do zamieszkania, miastem, które będzie spełniało wiele norm w zakresie również i ekologii, tak bardzo dzisiaj poważanej i potrzebnej. Inowrocław to jest miasto wyjątkowe, taka inwestycja się po prostu Inowrocławianom należała. Pozwólcie tylko, że przypomnę. Przypomnę, że w 2002 roku rozpoczęło się wszystko od planów budowy obwodnicy, która miała się rozpoczynać na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Dworcowej i Metalowców. Obwodnica miała biec w kierunku ulicy Toruńskiej przez ulicę Pileckiego dzisiejszą, następnie ulicą przedłużeniem Długiej do Długiej i do ulicy Miechowickiej, Miechowicką do Poznańskiej koło szpitala. Tam miała się kończyć obwodnica. To było 17 lat temu, to był pierwszy projekt obwodnicy miasta. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj, że Inowrocław ma taką drogę, którą nazywa się obwodnicą. Działania, jakie podjęliśmy w kolejnych latach, porozumienie z generalną dyrekcją, następnie lobowanie ze strony parlamentarzystów, doprowadziły do tego, że mamy obwodnicę dwujezdniową, kilka kilometrów od Inowrocławia przebiegającą, obwodnicę z prawdziwego zdarzenia liczącą aż 24 kilometry. Teraz prowadzimy walkę o to, aby ta obwodnica została skomunikowana z ekspresowymi trasami oraz autostradami. I to jest zadanie dla nas oraz zadanie dla naszych następców. To nie będzie łatwe do zrealizowania, ale przekonaliśmy się już, że potrafimy wywalczyć to, co się może wydawać niemożliwe. Bo wywalczyliśmy i za to serdecznie dziękuję. Popatrzcie, dlaczego jest ta mapa w tym miejscu? Otóż ta mapa Inowrocławia wraz z planowanym przebiegiem obwodnicy, która miała zostać zbudowana, ona była w pierwszym dniu rozpoczęcia prac wyeksponowana. Był to kwiecień 2015 roku. Kwiecień 2015 roku obok stał ówczesny poseł oraz prezydent Bronisław Komorowski. Wiele krzywdy uczyniono wówczas nam wszystkim i prezydentowi, insynuując, że to jakaś ustawka było, że obwodnica nie będzie budowana. Mistyfikacja. Że to mistyfikacja. Widzicie, dzisiaj to nie była żadna mistyfikacja. Obwodnica została zbudowana, a mapę przywieźliśmy dzisiaj na pierwszy dzień otwarcia obwodnicy, upuszczenia ruchu tą obwodnicą pełną już, zamykając w ten sposób pewien bardzo ważny dla nas okres naszego życia, ale również i historii naszego miasta, pięknego Inowrocławia. Ta mapa ma wielką wartość już historyczną, nie tylko emocjonalną dla nas. To jest mapa prawdy. Mapa naszej skuteczności, skuteczności naszego działania. Mamy dziś obwodnicę pełną, od Sławęcinka do Markowic. Możemy się cieszyć i wierzę w to, że wszyscy Inowrocławianie dzisiaj się radują i cieszą. Składam deklarację taką, że nie spoczniemy, będziemy dalej o kolejne inwestycje walczyli. Jeszcze raz serdecznie wam wszystkim dziękuję. Brawo.